Mówią różnie o Polsce, że część Polski kocha Unię Europejską, a część jest sceptyczna. Ale jak wszyscy wiemy, badania pokazują jednoznacznie, że 95% Polaków jest zadowolonych z bycia Polski w Unii Europejskiej. I tak samo ziemia puławska, ziemia lubelska, której jestem reprezentantem, jest także zadowolona z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. I to jest prawda. Więc mamy wszystko, mamy tutaj was, mieszkańców zgromadzonych, mamy wspaniałych gości, mamy energię, radość, no i zaczyna się maj, także wszystko, co najlepsze przed nami. Tutaj spotykamy się właśnie w związku z 15-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wejścia, które miało dla nas i ma nadal, jestem przekonany, rewolucyjny charakter. To, co dzieje się w Polsce w związku z funduszami unijnymi, to, że inwestujemy w te fundusze, które przychodzą do nas w ramach polityki spójności, to jest coś w rodzaju planu Marshalla. Obchodzimy w tym roku 30-lecie tamtych wyborów 1989 roku, 20-lecie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Tych najważniejszych wydarzeń, bez wątpienia najważniejszych dla Polski wydarzeń ostatniego półwiecza. W tamtym wyborze za Unią Europejską, podjęliśmy w moim przekonaniu dziejową dla nas decyzję, która determinuje w sensie pozytywnym
rozwój Polski, mam nadzieję, no nie tylko na najbliższe dziesięciolecia, ale mam nadzieję, że na najbliższe stulecia. Lepsze są one, bardzo pracowite, bardzo pracowite. Jeszcze skrzypią tak jak tylko trumny.